Witam Was serdecznie, kochani. W dzisiejszym nagraniu będzie przekaz Giseli Cardi z Trevignano Romano we Włoszech z 3 stycznia 2022 roku orędzie Maryi. W dzisiejszym przekazie dowiemy się tutaj m.in. o działaniach uzurpatora, o ostrzeżeniu, które już niebawem się objawi ludzkości oczywiście, no i oczyszczeniu ziemi. Na końcu nagrania dodam parę słów od siebie, będzie mały mój komentarz. Oczywiście też zapraszam wszystkich do subskrypcji tego kanału, a także mojego nowego kanału Łukasz Myślnik Kontakt. W zakładce kanały na tym kanale jest umieszczony link, można wejść, jak również dużo innych tutaj materiałów, także w opisie tego nagrania, dotyczących innych moich kanałów. Są na nich umieszczone bardzo ciekawe filmy, niepublikowane tutaj, więc warto zajrzeć i skorzystać. A tymczasem zapraszam Was do wysłuchania tego przekazu. Moje dzieci, dziękuję, że odpowiedzieliście w sercu na moje wezwanie. Dzieci, to wielka radość widzieć Was zjednoczonymi w jednym głosie, w jednym sercu. Bądźcie zawsze zjednoczoną rodziną. Bądźcie matkami, ojcami i braćmi. Jedno z drugim. Dzieci moje, jak wiele kosztować Was będzie to, co będziecie widzieć w tych czasach, które przyjdą, ale zawierzcie wszystko Jezusowi. On Was nie porzuci i będzie dalej pocieszał Wasze serce i Waszą duszę. Dzieci, gdybyście wiedziały, ileż piękna jest w Królestwie Bożym już przygotowanym dla Was. Patrzcie w przyszłość z radością, bo po oczyszczeniu ziemi nie będzie nic prócz miłości, pokoju i radości. Wielu w tym roku zostanie uzdrowionych również ze strasznych chorób. Stąd miejcie ufność i ofiarowujcie wszystkie swoje cierpienia. Uważajcie na tego, co sprzeciwia się Chrystusowi, który już pracuje w ciszy i ukryciu. Oto dlaczego proszę Was, żebyście wzmacniali swoją wiarę, gdyż w przeciwnym razie nie będziecie nawet w stanie znieść ostrzeżenia, które jest blisko. Dzieci, dzisiaj wiele łask na Was stąpi. Dawajcie świadectwo i miejcie odwagę prawdziwej wiary. Teraz Was błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziś moi aniołowie są pomiędzy Wami i modlą się razem z Wami. To tyle w tym przekazie, kochani. Jak wspominałem, chciałem dodać tutaj parę słów od siebie. Ta osoba oczywiście tutaj już działa od dłuższego czasu. Mówimy oczywiście o tym uzurpatorze, który wprowadza zamęt, tak? Wprowadza zamęt i niebawem w tym czasie już końcowym, wojennym ujawni się jako książę pokoju, jako osoba, która zaprowadzi pokój na świecie i wprowadzi swoje różne dyktatury, tak? Więc musimy być czujni. Większość osób na kanale oczywiście jest w bardzo dobrej sytuacji, bo słuchacie nie tylko tego, co ja tutaj mówię, ale myślę, że jest dosyć głęboka Wasza wiara. Widzicie, co się dzieje na świecie, znacie, jakie są proroctwa, jakie są orędzia dawane w tych czasach. Więc jesteście na tej dobrej pozycji, bo możecie się przygotować, możecie już jakby ułożyć sobie jakiś plan działań w razie różnych scenariuszy, czy to wojennych, czy to kataklizmów. Wiecie o tym, że nastąpią na końcu te 3 dni ciemności i trzeba będzie się schronić
ważnych takich miejscach, które będą dosyć zabezpieczone, tak? Więc te osoby, które no, nie są jakby tutaj skierowane w stronę światła, w stronę Boga, które są oddalone od Niego, to niestety no, mogą skończyć dosyć źle, bo jak wiecie, takie osoby kierują się tymi najniższymi emocjami w trakcie różnych tutaj działań, w trakcie różnych prowokacji. Demon będzie tak naprawdę kierował ich tutaj umysłem, ich ciałem, więc no może nie być za ciekawie, ale my możemy, pamiętajcie, nie osądzajcie nigdy, możemy tylko współczuć takim osobom i kierować do nich miłość. Co jeszcze? Tutaj jest oczywiście powiedziane o tym ostrzeżeniu. Warto, żeby każdy z Was, ja sobie wiele razy o tym myślę, co zrobiłem źle, co zrobiłem dobrze i jeżeli chodzi o te negatywne bardziej jakieś zdarzenie, jakie one mogły mieć dalsze konsekwencje, bo w tym czasie zostanie Wam objawione to, nie tylko te takie złe czyny, które, czy złe czyny, no niewłaściwe, tak? Niewłaściwe posunięcia, które zrobiliście w życiu, które Wy sobie pamiętacie oczywiście, ale chodzi o to, że będzie pokazane jakby, jak pokazany będzie skutek tego i konsekwencje na innych osobach, tak? Jak te osoby właśnie przez Was ucierpiały, jakie to miało konsekwencje w ich życiowej ścieżce, więc warto się nad tym zastanowić i przygotować tak bardziej duchowo, bo to jest bardzo blisko już teraz przed nami, to ostrzeżenie. Jest tak naprawdę, jesteśmy na progu tego wszystkiego i warto mieć to na uwadze, bo będziecie bardziej przygotowani, bardziej będziecie jakby w tym duchu i nie skrzywdzi Was to aż tak bardzo, tak? Są różne proroctwa, różne przekazy o tym zdarzeniu, takim katharsis, które dosięgnie każdego mieszkańca Ziemi, nieważne czy ta osoba będzie w kosmosie, czy ta osoba będzie na Ziemi, czy pod Ziemią, czy w wodzie, gdziekolwiek. To przeszyje dosłownie całą planetę, cały tutaj ten nasz świat wokół Ziemi. Ziemia akurat w tym czasie będzie bardzo blisko położona względem Słońca, nastąpi wielki wypływ światła w stronę Ziemi i każda istota tutaj na Ziemi będzie miała takie przeżycie, doświadczenia, które przechodzi się w trakcie śmierci, czyli oświecenie sumienia, spojrzenie bardziej z góry na to, co robiliśmy w życiu, więc warto sobie przemyśleć i wyciągnąć może jakieś wnioski. Jest też powiedziane o tym królestwie, tak? Niebawem oczywiście to nastanie, ale musimy jeszcze wiele znieść, wiele ciężkich chwil, wiele prób. Jesteśmy do tego przygotowani, więc trzymajcie się, kochani. Nie dajcie się zwieść, nie dajcie się jakby też kierować takiemu swojemu ego, tak? Ego, które jest najbardziej ego, a raczej aspektem najbardziej prymitywnym waszego ego, które was kieruje w złą ścieżkę, każe wam popełniać różne czyny, kieruje jakby osąd w stronę innych ludzi, abyście wy osądzali, więc nie warto, tak? Można jakby zdać sobie sprawę dosłownie, co i kto na was działa wewnętrznie. Każdy sobie może zdać z tego sprawę. Ja już dawno już prześwietliłem ten temat. Jest taki wewnętrzny kusiciel, który właśnie sprowadza człowieka na złą drogę i warto czasami, nie trzeba nawet z nim walczyć, ale warto jakby uświadomić to sobie i nie zwracać na to uwagi, tylko kierować się tą dobrą ścieżką, więc wiele osób jakby, ja to zauważyłem zresztą po sobie, po też innych osobach, że wiele ludzi ma jakby zwiększony chyba taki napływ tych sił ciemności, tych zwał jak zwał, demonów,
innych bytów, aby po prostu poddać ich próbie i aby ich po prostu wykuć, tak jak żelazo się wykuwa, żeby ich zahartować przed dalszymi wydarzeniami. Więc warto to mieć na uwadze i warto się tutaj jakby kierować bardziej dobrem niż tymi niższymi właśnie emocjami. Kochani, to tyle już w tym przekazie. W kolejnych odcinkach postaram się powiedzieć jeszcze więcej może o tym nowym świecie. A tymczasem to już tyle. Bardzo zapraszam oczywiście wszystkich do komentowania, bo czekam na Wasze komentarze pod tym nagraniem, jak również o subskrypcję kanału. I to już tyle. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.